Tadam. Po tym jakże profesjonalnym przejściu chcę was serdecznie powitać i dodać, że robię to wyjątkowo z niekrytą radością, ponieważ tu nie chodzi o to, że jesteście dla mnie czystymi odsłonami, tylko pojawiło się coś niezwykle fajnego. Jakieś dwa dni temu goście z Kleja, ja może tutaj odpalę takie poglądowe rysunki, żeby każdy wiedział, o co chodzi. To są ludzie, którzy zasłynęli na przykład Szankiem. To jest produkcja o wielkim tam wojowniku. Zresztą ktoś nie kojarzy Szanka. Przede wszystkim prześliczna pod względem artystycznym. Ostatnio wsławili się na przykład takimi cudami jak Don't Starve. Uwaga, Don't Starve. Natomiast ja sobie teraz zdałem sprawę, że oni w sumie nie zawodzą. Jak robią coś miłego i ładnego, to im to wychodzi. Naprawdę. I najlepszym właśnie przykładem jest chociażby Don't Starve, bo to było ujęcie takiego sztampowego Minecrafta, nie? Gdzie musimy przeżyć. Natomiast to im wyszło i było fajne. I się cały czas rozwija. Tak samo nawet głupia platformówka Mark of the Ninja. Ja nie grałem w nią dużo, ale jest w niej to coś. To znaczy, jak się w niej klika, chodzi postacią i tak dalej, to wszystko jest miłe. No i teraz mamy niepowtarzalną okazję, by udowodnić, że to jest dobre i zdolne studio na przykładzie gry, która zupełnie odbiega od tego, co było. Bo do tej pory mieliśmy platformówki, mieliśmy survivala, można powiedzieć, że skradanka to jest taktyczna strategia. Czemuś na tobie to nie trafi, dlaczego? Nie było przedstawienia się. Aha, ja się nazywam Maciej Makuła, tak w ogóle. Maciej Makuła nadaje z Krakowa. Tego nigdy nie wspominam, ale skoro już jesteśmy na tym poziomie szczerości, to miejmy to za sobą. Dobra, ponieważ gra jest turowa, to mogę od razu przejść do konkretów. Co jest istotne? To jest wersja wczesna alfa. To jest bardzo podobna sytuacja jak w przypadku właśnie Don't Starve. To znaczy, twórcy przede wszystkim testują to mięso, ten gameplay, czy on jest dobry. Więc to, jakie to jest ogólnie ustawienie, czy taki, nie wiem, tło, czyli to jest szpiegowsko-cyberpunkowe, to nie będę mówił, bo jeszcze sami twórcy nas w to nie wtajemniczają, dlatego skupiamy się tutaj tylko na rozgrywce. Z tego, co rozkminiłem, za każdym razem dostajemy nową planszę, która jest generowana losowo, chociaż mogę się mylić, bo to strzelam, i dwóch agentów. Naszym zadaniem jest dojście do wyjścia, które gdzieś tu sobie funkcjonuje. O, w tym przypadku tutaj. Ktoś tam jeszcze pyta. Fake, bo nie ma kamerki. Kamerka będzie przy grach strasznych. Jest to, co kochamy wszyscy fani turówek. Ta gra nie ma tutaj na razie żadnych problemów ze sobą, tak jak to na przykład miał. Co mi się tak bardzo nie podobało? Shadowrun. Możemy więc, mamy rzut izometryczny, możemy sobie swobodnie obracać kamerę, no, czyli co 90 stopni, więc nie ma problemu z tym, że to było wielką bolączką za czasów biedoty lat 90, kiedy gry nie wyrabiały, że nie można było sobie obrócić, czegoś nie było widać. Są punkty akcji. Ja teraz mówię, to są jedne z moich pierwszych kontaktów, więc punkty akcji są obrazowane tymi punkcikami na górze i naprawdę bardzo udane umiejętności. Hopa. No i teraz tylko pomyśleć, co możemy robić. Ja mówię, niestety nie gram tutaj, nie mówię tego z punktu widzenia specjalisty, bo z grą się dopiero teraz spotykam. Więc zobaczmy, co się dzieje na tym korytarzu. Mam dwie postaci, jedna jest inżynierem, to jest tu wytłumaczone. Jest tak, klucz, który jest taki, ma jakiś elektroniczny scanning, jest opancerzony i jest bardzo silny w walce wręcz. I jest Crane, który jest cichy, szybko się porusza i ma pistolet na strzałki, tylko jest delikatny. Więc mięso i twardziel. Zresztą widać, to jest robot, to jest wytrzymałe. Istotne jest to, że musimy się spieszyć. Po 20 kolejkach, tutaj alarm nas skanuje rzekomo, i w tym miejscu pojawią się ochroniarze. Co nie znaczy, że ich teraz nie ma, tylko to będzie bardzo solidny team. Więc trzeba jednak jak najbardziej się w kolejkach streszczać. I co jest miłego? Bardzo przyjemne i przydatne są umiejętności. Na przykład postać po dotarciu do rogu potrafi korzystać z umiejętności PIK. No, czyli wychylanie się.
I tu widzimy, że pokój się robi ciekawy. Myślałem, że to jest ściana, ale jest tylko taka ścianka. Zobaczymy, co zrobi nasz robocik, kiedy się wychyli i co zobaczymy po tamtej stronie. Niewykluczone, że to się wszystko skończy wielką porażką. A na szczęście nie. Teraz tak, poruszanie się. Po zdefiniowaniu tego miejsca, gdzie chcemy dotrzeć postacią, możemy też wskazać kierunek, gdzie będzie się rozglądać. Interfejs jest bardzo przyjemny i prosty. Ja tutaj z chęcią przyjmuję pytania, bo sam wszystkiego nie pokażę. Czy ta gra ma fabułę? Tak, ale na razie nie jest stawiony na nią nacisk, ponieważ jest to wersja, czy to jest zaznaczone teraz, tak, Incognita Alpha z 10 września. Twórcy testują same takie bardziej rozgrywkowe rzeczy, nie gameplayowe, dlatego ją udostępnili. Więc zbyt dużo nie ma, tylko jest taki widok jak wireframe view. I ja przyznaję na przykład, że do końca go nie kminię, chociaż na przykład daje mi tu wgląd w to, że tu jest jakiś, jest konsola. I warto ją zbadać. Bo hakowanie jest tutaj bardzo istotnym elementem gry, z którego dowiadujemy się dużo rzeczy. I tu są jakieś CPU pointy. Co one dadzą? Dadzą, szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. To jest opisane, natomiast no zobaczymy. Zhakujemy tę konsolę. Akurat robot może to robić na ten. Na odległość. Nie zawsze to jest takie proste i romantyczne. Czasami to hakowanie pozwala nam na przykład... O Boże, tu już koleś nie dojdzie. No i jeszcze zrobić kolejkę po prostu. Daje nam wgląd w jakieś tam zachowane maile czy inne wiadomości. Wygląda na przyjemniejsze niż Shadowrun. Jest dużo przyjemniejsze. Ma wszystko to, co lubię. Jest bardzo fajny zoom. Jest obracanie ekranu. Całkiem swobodne. I no gra jest totalnie nieliniowa. Nawet etapy są generowane losowo. Ja pozwolę robotowi już otworzyć drzwi. Każę mu tutaj się rozejrzeć. I... widzimy, że jest kamera. Z kamerą będą jaja. I nie wiem, jak wygląda. I te ślady są śladami ruchu strażników. Nie wiem, czemu bohaterowie to widzą. Niestety nie znam dokładnie zaplecza. Kolega może się tu już ustawi. I w następnej kolejce zajmiemy się tymi drzwiami. Czy to będzie mieć koopa? A ja szczerze nie mam pojęcia. Na razie po prostu w tej fazie wiem o istnieniu takiej rzeczy jak no, ten bardzo przyjemny tryb kampanii. Otwieramy drzwi, wychylamy się. No i tu teoretycznie powinno być bezpieczniej. Rzućmy okiem na widok wireframe. Tu jest jakiś safe. Warto go sprawdzić. Ja powoli podchodzę. Jeszcze raz zbadam wszystko. No i powinno być to miejsce bezpieczne. Spróbujemy się włamać do sejfu. Tylko to nie jest chyba najlepsza od tego postać, no ale... i możemy ukraść kredyty. Ogólnie jak powiedziałem, celem jest dostanie się do wyjścia, natomiast przy okazji możemy też spełniać inne tutaj cele, jak właśnie kradzieże. Tylko, że nie mogę tego zrobić. Pytanie dlaczego? Czy mam zbyt mało punktów akcji, czy moja postać się do niczego nie nadaje? Nie będę tam właził robotem. Bo to z tego względu mogą być niezłe jaja. Zaraz, kamerę zhakuj za CPU pointy. Co ty mówisz? Ale jak w takim razie? Mam ten mindframe. Jest, faktycznie. Dzięki wiewiór. Okej, okay, czyli mindframe pozwala mi właśnie na takie hakerskie rzeczy. No to dobrze. Ej. I czy to nie jest genialne? Czy widzę tam orgię szaleństw na czacie? Przecież to jest przepiękne. Dzięki wiewiór za radę. Ja w ogóle nie powiedziałem, że grałem dzięki uprzejmości wiewióra. Bo on mnie udostępnił, co to rodzi rozpoczyna taką reakcję łańcuchową. Ja też kupię tą grę, ją rozdam, tam dwa klucze. Prawda, że orgia? Ej, świetne. I to naprawdę jest teraz fajne. To był strażnik, kamera zhakowana. I myślę, że jest w porządku. Spróbujemy zhijackować konsolę, bo robot potrafi na odległość i odzyskuje te punkty. Teraz pytanie, jak długo kamera będzie moja? Zhakuję też to. A, tylko wykorzystałem 2 na 3. Ale sobie tutaj wejdę. Chociaż te drzwi są podejrzane. Więc może... podbiegnę tu kulturalnie. O mój Boże. No i nie wygląda to najlepiej. Zamknę drzwi. I ten.
No i zobaczymy, co się stanie. Czy jestem w stanie ukraść? Nie jestem. Czy jest tu coś, co mogę podłamać ewentualnie? Też nie bardzo. No zobaczmy, co się stanie. Pamiętajmy, robot doskonale się bije. Ja myślę, że robot ich spokojnie rozwali, korzystając z jego umiejętności. Przykład, zobaczcie walkę. Jego tutaj, kiedy najedziemy na ten umiejętności, ma ten jakiś, ma pałkę energetyczną i może ich wywalać na ten, więc tak. Tego rozwalam. Podbiegam tutaj. Boże, tam koleś był nastawiony na ten. Aha, nie mogę korzystać z tej umiejętności tak bardzo aż. No to nic. Trzeba się po prostu stąd wynieść i zamknąć drzwi za sobą. Na cztery kolejki mam spokój. Tymczasem tak, żeby nie marnować czasu. Zhakujemy ten save do końca. Weźmiemy kasę. Ej, animacje są prześliczne. I zobaczymy, co się dzieje tutaj. Kamerą ich zabi. A jak? Jakże to kamerą? Kamera chyba nic nie robi, nie? Czy nie wiem, jak to się ma do rzeczywistości, ale nie powinna. Więc tak, tamtych strażników jest zbyt dużo, niestety. Wyjście jest tu, więc niepotrzebnie tam się po prostu pchałem. No ale skąd mogłem wiedzieć, że tak to się skończy? Otwórzmy drzwi. Jest strażnik. Tylko ten bohater dysponuje na przykład fajną umiejętnością, jaką jest pistolet na strzałki, który usypia na dwie kolejki. Więc będzie miło. Ale to w następnej kolejce, jeśli nic się nie stanie. Teraz tak, już wiemy, że na dole są punkty życia. Więc tego uspokajam. Zamykam drzwi. No i spadowuję. No, nie ma co się tutaj ten... w ogóle zastanawiać. Natomiast tu... wychylamy się. Jest strażnik. Tylko nie mogę go z tej pozycji niestety zaatakować. I to jest problem, trzeba podejść. Albo ja coś źle robię. Mamy szansę na trafienie 50%. Bardzo ładne są rozpisane w ogóle. Jak są tutaj fani tego typu gier, to widzą, że wszystkie statystyki i te wszystkie szanse, które wskazują na trafienie, krytykale i uszkodzenie, są bardzo przejrzyste. Tak, reasumując, mówi, tak, na górze punktu ruchu, na dole punkty życia. I teraz to się trzyma nawet kupy, bo widzimy, że robot faktycznie jest mocny. Co więcej, on się chyba leczy, ale to sprawdzimy sobie za chwilę. No ja pana spróbuję uśpić. Skuteczność 100% i mam go na 4 tury, mam z nim spokój. Tylko teraz pytanie brzmi, czy tu nie ma kamery na przykład? No właśnie. Teraz tylko tak, widzimy kamerę, spróbujemy ją zhakować i dzięki Bogu się udało. Sytuacja, kryzys zażegnany. Czy mogę coś zrobić na przykład, kiedy pojedę do strażnika? Warto to sprawdzić. I na razie żadnych cudów nie ma. Okej, drogi robocie. No nic, czekamy na następną kolejkę, idziemy. Jak są jakieś pytania, to ja tutaj z rozkoszą mogę wszystko pokazać. Nie jestem specem, ale jest. Możesz otworzyć drzwi, jak podejdziesz do strażnika. Tak, czy mogę otworzyć drzwi, jak podejdziesz do strażnika, bo są już tutaj w zasięgu. Chociaż nie jestem tego pewien. Mogę. Zabierzmy jednak robota do jakiegoś rodzinnego ciepła. Czyli gdzieś tu. I niech patrzy tam do tyłu, co się dzieje. Nie wiadomo, kiedy te mutanty wrócą. No tymczasem Crane. Zobaczmy, co tam jest w środku. I są kolejne drzwi. Tu jest wyjście, tylko widzę, że to nie będzie takie proste. Gra nie jest głupia, innymi słowy. I bardzo, w bardzo taki logiczny sposób tworzy nam wyzwania. Bo cóż będzie z tymi drzwiami? Potrzebuję karty. Aha, i znając życie, ta karta będzie właśnie gdzieś tutaj. Chyba.
Porównaj to do innych gier na rynku. Czy Space Hulk to jest inny typ gry? Space Hulk to jest bardziej przypomina tą grę taką Pipe Mania, gdzie się przetykało rury, gdzie to leciały rury i trzeba... Nie, to może źle. Ale tam było takie inne myślenie. To nie jest taka turówka z sensu... Jest grą turową. Natomiast tam się bardziej rozwiązywało jakieś problemy serwerowe z dostępnością, jakieś algorytmy tam, jak to się nazywało, było ten problem idących filozofów, czy coś takiego. Zastrzel strażnika, bo się obudzi. Mam nadzieję, że ta gra tu pokazuje faktyczną liczbę tych tur, które mu pozostały do wybudzenia. Ach, tu nic nie ma niestety. Nie chciałbym tego gościa eliminować. Albo zresztą. Już się nie obudzi. Nie wiem, jak, czy gra jakoś punktuje te takie, no, ale teraz zmieniłem się w złego człowieka, no i strażnika przerobiłem na dziadostwo. Okej, tam się dzieją złe rzeczy. Na jakiej platformie jest ta gra? A jest bardzo dobre pytanie. Znając Kleja, na stówę będzie też na Linuxie, natomiast, czy w sensie PC. Natomiast ja korzystam z Windowsa 7. Tu ładnie widać, że... To prawdopodobnie jest bug. Bo koleś w sumie przeżył, tak by the way. Aha, oczywiście, że przeżył, jestem głupi. Bo ja przecież mam pistolet na strzałki. Tak. Czy zabijać się nie da? Da się. Bo robot ma normalny pistolet. No dobra, sprawdźmy tymczasem, nim przyjdą ci strażnicy. Sprawdźmy drzwi numer 2. Wydaje się, że jest bezpiecznie. I faktycznie jest. Więc tu jeszcze wrócimy. Ciekawe, co kolej zrobi, jak się obudzi. A ja spróbuję tamtych jeszcze wyeliminować, jakoś się przedostać. No to nic, kolejna kolejka. Tutaj niestety gra na czas jest... Czy czas działa na naszą niekorzyść, bo po 20 kolejce wchodzą posiłki. O, ten się obudził, ten jeszcze troszkę poleży. No i tutaj przychodzą koledzy. Głupio wyszło z tym, że niestety się do nich tu dostałem. To nie będzie prawdopodobnie zakończona sukcesem akcja. No ale tutaj chodzi o pokazanie tej gry, jaka jest przyjemna. I tu mamy kolejny prosty serwer, tylko jeden punkt zabezpieczenia, więc go zhakuję. I przy okazji padło kilka rzeczy. Na przykład dostałem informację o widoczności. Mogę na przykład zhakować tę kamerę. Ej, te zależności są naprawdę super. Teraz tak. Tu po robota biegnie ziom. Czy coś mogę z tym zrobić w ogóle? Aha, to jest w ogóle podane oczywiście. To jest jakieś databazy kamer, więc... Ej, to jest genialne. To z gatunku odkrywamy grę. Więc warto na przykład znaleźć właśnie ten, bazę danych kamer, bo dzięki temu widzę, gdzie są kamery. A jak widzę, gdzie są kamery, mogę z nich korzystać. I w sumie to powinienem zrobić na początku, czyli znaleźć bazę danych kamer, włamać się do niej i teraz mogę sobie spokojnie zhakować kamery i widzieć, co gdzie jest. Tylko do tego trzeba myśleć i znać mechanikę. Ale jest super. Że zrzynka z Dwarf Fortress. Dwarf Fortress było... nie było niestety grą... turową. Tymczasem. Robot ma kilka ciekawych umiejętności. Ma jakiś... Ha, wireless emitter to jest pasywna zdolność, że może hakować na odległość. Wychylanie się wiem. Overwatch. Tylko gdyby zastrzelił strażnika, tego nie chcemy. I potrafi się skradać, tylko czy na przykład to nie miała inna postać. Zobaczmy, co to da. Ustawmy naszego tutaj Crane'a jeszcze tutaj. No i czekajmy na... Damy mu tutaj Overwatch, jakby strażnik się pojawił. I zakończmy kolejkę. Trzeba będzie pozbyć się trzech tych pajaców. Modlić, żeby tamten nie wstał i zobaczymy. No, chyba mój kochany robot dostał. Okej, skrzywdź pana. Tylko widzę, żeby skrzywdzić pana.
Trzeba być odwrócony. Nie, kierunek jest dobry. Trzeba stać tak. Zaraz, czyżby mu się skończyła ta jego pałka? Dzięki Bogu właśnie, w tej sytuacji bardzo fajne jest to, że mogę sobie obrócić to i nie nadziewam się na ikony. Oni będą chcieli... Jest, mogę znokautować tego strażnika i mam z nim spokój. Wrócić tutaj. Natomiast na tych będzie czekał mój ziom tu. I to będzie profesjonalnie przeprowadzona akcja. Zobaczmy. Obudził się kolega. Ale on raczej nie wie, co się stało. Pytanie, co się stało tam? Nadbiega dwóch gości. Zamkniemy drzwi. Ustawimy się tak. Przygotujemy się na Overwatch. Jak wejdą, dostają w czambuł. I Overwatch tutaj. Zobaczcie na ten mistrzowskie rozegranie. Jest, jeden dostaje. Drugi dobiega tu, jest troszeczkę zdezorientowany. Mam nadzieję, że nie ma Overwatcha. Tylko właśnie, co oznacza wykrzyknik? Czy przypadkiem nie to, że koleś jest przygotowany na mój atak? To jest bardzo dobre pytanie. Teraz tak, mechanizm strzelania. To jest trafienie w kolesia na ziemię, to jest trafienie w tego. Z tym mamy spokój. Otwieram drzwi. No i lecimy do pokoju tam. Wracamy do punktu wyjścia, innymi słowy. Moim zdaniem jest to profesjonalnie przeprowadzona akcja. Wyeliminowałem trzech strażników. Teraz tylko chcę pozyskać klucze. Tak wmontował się w gry czat. Nie, czytam czat. Jak ktoś ma jakieś pytania odnośnie gry, a nie pierdół, to ja z rozkoszą odpowiem. Bo produkcja jest tego warta. Ona teraz tak. Z gatunku idziemy, nic się nie dzieje. Ona kosztuje $20 z soundtrackiem, $17 sama, ale się kupuje dwie kopie. I to jest bardzo dobra cena. Ja będę miał dwie kopie do rozdania, bo jak mówię, tę dostałem od Kornika. I teraz czuję potrzebę zrewanżowania się społeczności. Strasznie się na Frozen Synapse. No, skojarzenie jest okej. Okay. Tylko tam jednak te, przez ten taki, bo ja wiem, trochę styl, ale no, przypomina też, że byłem sturówką i też to były dwie bardzo dobre gry. Okej, tu się panowie powoli budzą. Mam nadzieję, że zapomną, co im się stało. Ciekawe, jak to działa. Pamiętajmy, powtórzmy to po raz 10, to jest alfa i twórcy pewnie mają jakiś genialny pomysł, żeby rozwiązać właśnie takie kwestie, jak na przykład ta. Okej, wracamy do naszego... słodkiego żerowiska i stamtąd trzeba będzie wycisnąć kilka rzeczy. Czy jest jakiś rozwój bohaterów, jakiś wybór? Pewnie będzie. Na razie nawet nie można wybrać niczego. Nie ma ekranów bohaterów, bo jest to wczesna, to jest pierwsza wersja gry udostępniona zwykłemu motłochowi, czyli nam. Tak, czy można cheatować? Kiedy premiera? A nie wiem. Na razie cieszymy się z tego. Dobra, ja teraz spróbuję dojść do gościa i przy okazji... Nie, Crane jest zbyt szybki. Robot powinien do niego dojść, tylko pewnie nie zdąży. I mu walnąć... O, właśnie, właśnie. Tu w ogóle jest jakiś koleś. Uwięziony. No ciekawym, co z tego wyniknie. Okej, obstawimy teren. A, dobra, tośmy obstawili. Koleś nas zauważył. Więc można zamknąć drzwi, przygotować Overwatcha i dać kolejkę. Czy jak alarm się GG? Nie, przyjdą strażnicy. Okej, uspokój pana. Przyjdą strażnicy i zrobią nam kuku. Tak naprawdę. Okej, co jest w pomieszczeniu według moich danych wywiadowczych? Wszystkie te wymagają dwóch punktów. Teraz co jest tutaj? Safe laboratorium.
Czekaj, teraz pomyślmy, mam 3 punkty CPU do wykorzystania. Warto byłoby zbadać, co jest za tamtymi drzwiami. O, są dwa terminale, które będzie warto wykorzystać. I być może jest dojście gdzieś też tam. I zobaczmy, co daje ten więzień, który tu jest uwięziony. Okej. No to... I tu jest jakiś strzelec wyburowy, który został po prostu przez złych ludzi schwytany. Trzeba go dotknąć, poklepiać, jest. Uratować agenta. Dzięki czemu dostałem strzelca wyborowego, który się nazywa Crane. Widzę, że imiona są też takie bez sensu wciśnięte, bo są, powtarzają się. Koleś jest uzbrojony w jakiś FTM rifle. I ma duże umiejętności. Pamiętajmy, alfa. No. Dobra, no to, to tak w skrócie wygląda, bo ja podejrzewam niestety, że mi się tej gry jakoś nie uda, tej teraz partii nie uda skończyć. Możemy jeszcze zobaczyć, co się stanie, kiedy wejdą ziomy. Przede wszystkim, co jest w tym pomieszczeniu. A kamery nie ma, bo wszystkie kamery są pod moją władzą. Teraz, czy kolega dobiegnie robot tutaj, bo on będzie mógł spokojnie w stanie zhakować to wszystko. Chociaż nie, więc wyślemy tego. Jedziemy z kolejką. Czy będzie na tabletach? Mi się wydaje, że nie wiem. To znaczy goście od... To są fajne gry na tablety. Natomiast Clay chyba nie wyda... Czyli wydał jakąś swoją grę na tablety, jakieś szanki. Ja teraz nie śledzę tego rynku tak bardzo, więc szczerze nie wiem. Zaraz, tu jest pierwszy terminal. To może ty jesteś szybki, więc zbadasz to i... sprawdzisz. Tu są zablokowane drzwi. W których też jest kilka terminali. I prawdziwe wyzwanie zacznie się, kiedy przyjdą strażnicy. Myślę, że go nakład nie zastrzelić. Zobaczmy, co tu się stanie. A nie, nie ty. Chociaż. Snajper. O. I tym samym mamy trupa. Pamiętajmy, że wrócą też tamci, więc ich po prostu wyryżniemy. Czy będą kody od Tadzia do Lola? Nie wiem, ja nie gram w Lola publicznie, więc ciężko mi powiedzieć. Mogę się spytać, co u niego. A jakie są kody do Lola? Teraz tak. Tutaj jest jakiś terminalek. Super jest to, że można sobie kulturalnie wszystko odwrócić i widać czarno na białym, że terminal jest tu. Teraz, panie robot. Pan jak podejdzie, to już stąd ma zasięg przecież. Więc zyskałem klucz. Kolega tu musi podejść, bo to jest człowiek. Nie ma Wi-Fi wbudowanego. Więc jest tu. I potrzebujemy gdzieś jeszcze karty kodowej, która będzie nas mogła... umożliwi nam po prostu otwarcie niektórych drzwi. I ciekawe, co tu jest. A może wejście jest właśnie tędy najbliższe. Więc niechaj, drogi nasz snajper... O, wraca strażnik. Ustawimy snajpera tu. Albo niech zamknie drzwi, może lepiej po prostu zamknie, mieć o tym wyjść tędy i będzie spokój. Tylko problem będzie z tą kartą, której nie mamy. Chyba, że zhakujemy to. Jest jakieś wysokie pudło. I tu są jakieś itemki. Raz, dwa. Niechaj pan to weźmie po prostu. I myślę, że ominiemy tych strażników, którzy wejdą po 20 turze. Czy jest oprócz jakiś cel? To jest tylko wersja testowa, która udostępnia właśnie... no najprostsze taką mechanikę gry. To ma na celu właśnie przetestowanie jej. Innego celu póki co nie ma. Czy mamy dojść przy okazji okradając sejfy? I to jest, jak mówię, taka sama podobna sytuacja jak w przypadku... Don't Starve, gdzie twórcy też testowali po prostu mechanikę i potem dopiero dowiadywaliśmy się, o co tak naprawdę w grze chodzi. Kurde, bez tej karty będzie trochę krucho, ale mam nadzieję, że mi się to jakoś uda. Chyba, żeby zrobić tak, otworzyć drzwi, załatwić kolesia i
Crane bezpiecznie ucieka. Jak się następny pojawi, a Overwatch już jest niedostępny niestety, to też byśmy go pocisnęli. Kolejeczka. Czy stream z kamerką po tym? Tak, zgodnie z wypowiedziami, po tym jest zabawa. Aj. No to eliminuj tego. Dziękuję. No i mam nadzieję, że tutaj uciekamy i jest misja zakończona. Zwłaszcza, że teraz ma wejść 20... No właśnie, pojawiają się nowi strażnicy i na tym polega to, że nas ten system lokalizuje przez te 20 kolejek. Na razie żadnych korzyści ani niekorzyści nie ma związanych z tym, że się spóźniamy. Chyba. O, co to jest komórka? Czy jest tu cokolwiek wartościowego? Można wypada się rozejrzeć po prostu. Ale nie ma. No przykro. Mam nadzieję, że tu będzie lepiej. Wbijamy. Doszło do pierwszej tragedii. Straciłem jednego z agentów. No on niestety umarł, prawda? To jest problem. Ale no to tylko nas zmotywuje do zakończenia misji. I to w takim momencie. Tu jest karta kodowa. No przykrość się stała. Ale to pokazuje. To wszystkie takie małe rzeczy udowadniają jedno, że to jest dobra gra. Tak, a kto umarł, ten nie żyje. Śmierć za śmierć. Nie, my po prostu uciekniemy, bo nie chcę tego przeciągać. Zwłaszcza, że to tylko tyle, nie? Natomiast zabawa jest przednia. Ktoś kupuje, czy... Nie namawiam nikogo do kupna. Z prostej przyczyny, muszę to podkreślić, miałem kilka przypadków z niektórymi osobami, które zarzucały mi to, to jest produkt niedokończony. Jest w fazie alfa. Ale jest już bardzo fajny. Ok, jesteśmy w wyjściu. No i co? Co teraz? Czy gra jakoś mi... Możliwe, że nic się nie stanie, prawda? No bo... No bo to jest alfa. Ale jakby co, ja do wyjścia doszedłem. Chyba coś tu jeszcze muszę zrobić. Tu są strażnicy. Tu jest safe z pieniędzmi. Tu jest baza danych K. Lokalizuje wszystkie konsole. Ktoś mówi, że R. Chyba, że źle stoimy. Ktoś mówi, że R. A skąd wiecie, że R? Wcisnąłem R. I nie wiem, co się stało w sumie. Zwłoki musisz do wyjścia przenieść. Czyli no, bugi związane z alfą, tak? Że muszę mieć wszystkich agentów, a jeden nie żyje i to jest problem. A nie, R to jest bieganie. Tak, ktoś mówi. A jest, dobrze, teraz widzę, przepraszam. No i demo skończone. Czyli ta wersja demonstracyjna. No i to się zgadza. Alfa startuje jesienią. Tyle. Przepraszam. Zobaczyłem teraz, co w tym chodzi. No więc pierwszy kontakt z prawdziwym wypasem dla fanów turówek od twórców m.in. Don't Starve, Mark of the Ninja czy Shanków. Incognito. Ja jestem bardzo zadowolony. Nie namawiam do kupna, bo to jest nieskończony produkt, ale jakby ktoś na przykład kupił, bo miał wyrzucić te pieniądze i je kupił, to będzie się dobrze bawił, bo mamy za każdym razem generowaną nową misję, która jest fajna. A to dopiero początek przygody, którą będziemy sprawdzać. Będziemy śledzić jej rozwój, tak jak to było m.in. z Don't Starve. No, więc ja tutaj w tym momencie w takim fajnym stylu kończę to, bo jest nawet ładny beat, który się tak pogłosi. Pogłośnie.